I poszły dziewczyny. Słuchajcie, dzisiaj kolejny dzień, niedziela i powiem szczerze, że prognozy, które mieliśmy przed tym trudnusem, były dramatyczne, deszcz. A tutaj zobaczcie, takie słońce. Pięknie, dlatego wykorzystujemy i robimy nasz event pod nazwą Tiger Race, czyli wyścigi kokardami. Oczywiście nie chodzi o samopedałowanie, tylko o rywalizację, o te emocje, ponieważ stworzyliśmy taką otoczkę prawdziwego wyścigu i są chorągiew, i są te czasy, i są te odgłosy. Naprawdę jest super. Marcin, jakie twoje spostrzeżenia? Dobrze się bawią? Panie, no kurczę, jak ja to nagrywam i widzę ich twarzy, wyraz twarzy, ten uśmiech, no to jest wszystko. Tak, słuchajcie, i znowu jesteśmy zdziwieni, że dziewczyny tak lubią tą rywalizację. Zawsze się uciera w głowie, że to chłopaki lubią takie rzeczy, a mam wrażenie, że dziewczyny się lepiej bawią niż oni. Co to, kontuzja czy zmęczenie? Zmęczenie. Czym? Nie wiem. Ale fajnie było? Paski. Tak? Jak się podobało? Super. Super? Super. Ale emocje, kurde, widziałeś to, Marcin? Kurczę, to taka prędkość jest, że... Patrz, jak będzie tak ten? Podniosł mnie. Tu? Aj, jak podniosł mnie. Nie, dobrze, hamuje dobrze. Zapuściliśmy swoje zaproszenie na wyjazd. Tak. Tak. Ale zobacz, aż cała krew dopłynęła z mózgu do mózgu normalnie. Taki wysiłek to był dla ciebie. Czyli co, pobity rekord toru? Tak, pobity rekord toru. Tak, Filip zrobił coś, czego, co wykazało się, wydawało się być niemożliwym. Niemożliwym, pokonał mnie.